Dzień dobry Państwu, nazywam się Grzegorz Urbańs, wraz z Karolem Czajkowskim. Jesteśmy przedstawicielami Narodowego Instytutu Dziedzictwa i chcielibyśmy dzisiaj Państwu opowiedzieć o właśnie o działaniach w kontekście digitalizacji i upowszechniania dziedzictwa narodowego. Chcę powiedzieć nie tylko, tak jak tu tytułowy jest, w tytule jest o portalu zabytek.pl, ale ogólnie o wszystkich działaniach, jakie są prowadzone w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. Ja w pierwszej części skupię się tak jakby na początkach całego procesu digitalizacji, jaki został zapoczątkowany w Narodowym Instytucie Dziedzictwa i trwa nadal. Natomiast w drugiej części kolega Karol opowie już o portalu zabytek.pl. A więc tak. Jakie były początki digitalizacji w Narodowym Instytucie Dziedzictwa? W 2007 roku Parlament Europejski uchwalił dyrektywę o ustanowieniu infrastruktury informacji przestrzennej, tak zwaną dyrektywę INSPIRE, która nakładała na państwa członkowskie ustanowienie tej infrastruktury. Co to jest infrastruktura informacji przestrzennej? Co było tak jakby... Po co to zostało stworzone? W państwach członkowskich różne rejestry mają taki charakter danych przestrzennych. Jednym z tych właśnie danych przestrzennych są informacje o obiektach chronionych. I właśnie jednym, obiekty chronione dzielą się tak jakby na dwie części, na obiekty chronione przyrodnicze oraz zabytkowe. I obiekty zabytkowe podlegają pod Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które zgodnie z ustawą z 2010 roku o ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej przekazało tak jakby wdrożenie tej ustawy dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa. I to był 2010 rok. Oddzielnym tak jakby programem, który został zainicjowany w 2009 roku, jest to program digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce. I na podstawie tego programu zostało w Narodowym Instytucie Dziedzictwa utworzone Centrum Kompetencji w obszarze digitalizacji zabytków. I tak, na podstawie dyrektywy oraz ustawy o IP w Narodowym Instytucie Dziedzictwa została stworzona centralna baza danych o zabytkach. Jest to baza danych, która ma charakter geoprzestrzenny, czyli oprócz informacji takich opisowych, metadanych, zawiera również informacje o lokalizacji, ale lokalizacji nie rozumianej tylko w kontekście, powiedzmy, adresu, danych adresowych, czyli ulica i numer, ale w kontekście współrzędnych geograficznych zapisania obiektu. I tak, digitalizacja bazy rozpoczęła się w 2013 roku, jednak już w roku 2010, czyli od razu po wprowadzeniu ustawy, rozpoczęły się prace w naszym instytucie. Powstawał model danych oraz cała infrastruktura informatyczno-serwerowa. I w 2013 roku byliśmy już gotowi, tak jakby od strony technicznej i merytorycznej, do rozpoczęcia tego procesu digitalizacji. I w pierwszym etapie zostały zdigitalizowane takie rejestry jak rejestr zabytków nieruchomych, archeologicznych, obiekty wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO oraz pomniki historii, ponieważ ustawa o IP tak jakby zobowiązywała, że te serie danych muszą być pozyskane, zdigitalizowane i w następnym kroku udostępnione. Później po wykonaniu tego procesu, oczywiście te dane zostały tam w tym 2013-2014 roku zdigitalizowane, natomiast dalej tak jakby ta baza cały czas jest rozbudowywana, ponieważ rejestr zabytków żyje, są dodawane, skreślane obiekty. Natomiast tak jakby ten główny, ten najważniejszy tok działań został wykonany, dlatego też postanowiliśmy pozyskać, wzbogacić naszą bazę o kolejne elementy, czyli o rejestr zabytków ruchomych, tylko w kontekście dokumentacji, ponieważ rejestr zabytków ruchomych tak jakby nie można jemu przypisać tych danych lokalizacyjnych, może nie dla wszystkich obiektów, ponieważ to są na przykład obrazy, tak, które nie mają konkretnej lokalizacji. Tak. Następnie zostały pozyskane również parki kulturowe. Jakie mamy plany na przyszłość? Planami na przyszłość jest rozbudowa naszej bazy o ewidencję zabytków archeologicznych i nieruchomych. Jest to o wiele większy zbiór niż rejestr, kilkukrotnie. I w tym momencie tak jakby od strony merytorycznej jesteśmy już przygotowani, ponieważ nasz model danych został przygotowany. Wykonaliśmy również pilotaże skanowania dokumentacji, natomiast no, ze względów finansowych nie możemy wystartować z tym projektem, ponieważ nie mamy finansowania na to.
I tak, chciałbym teraz opowiedzieć, jak wygląda tak jakby cały proces pozyskania, tak w skrócie, tych obiektów. Na początku rozpoczynam od digitalizacji dokumentacji, jaka jest do nas przesyłana przez Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków i Ministerstwo Kultury. Te dane są opisywane, tak jak tutaj widzimy, to jest zrzut z aplikacji metadanymi. Najważniejsze informacje to jest oczywiście o lokalizacji oraz o numerze rejestru i na podstawie tych danych są to dane unikalne, więc później w bardzo prosty sposób możemy wyszukać dany rekord w bazie. I jeszcze, co mogę powiedzieć, dane rejestru są skanowane w formacie PDF-a. Dane są zastandaryzowane, natomiast dane w przypadku ewidencji zabytków dodatkowo skanujemy w formacie TIFF, bezstratnym, bez kompresji, ponieważ tam często znajdują się bardzo cenne zdjęcia sprzed 50-60 lat i w przyszłości oczywiście format PDF-a jest zbyt bardzo kompresuje te dane i później przy próbie jakiegoś obróbki czy wykorzystania tych danych w formie cyfrowej te zdjęcia są zbyt słabej jakości. Cały rejestr dokumentacji jest bardzo zróżnicowany, dlatego pod względem tak jakby jakościowym, czyli informacji, jaka jest w tych decyzjach była zawarta i tak jakby czytelności też tych, ponieważ rejestr był tworzony już przed wybuchem II wojny światowej. W naszych zasobach jest ponad 700 decyzji, które były wydane przed II wojną światową. Tu właśnie widzimy jedną z nich. Tutaj kolejna decyzja jest z lat 60., jest no, bardzo, można powiedzieć, enigmatyczna, co nastrajało później problemy, nastręczało problemy podczas samej digitalizacji, umiejscowienia tego obiektu w przestrzeni, ponieważ często obiekt tak jakby nie miał jakiegoś załącznika graficznego, który by lokalizował ten obiekt, tylko no, bardzo często był opis tak zwany słowno-muzyczny, szczególnie w przypadku zabytków archeologicznych. Były decyzje, w których na przykład było, że z ostatnim domem pana Kowalskiego 300 metrów, tak, w polu i musieliśmy na podstawie tego zlokalizować ten obiekt. No i tu widzimy ostatnie, najnowsze decyzje, gdzie jest wszystko bardzo dokładnie opisane, są numery działek ewidencyjnych, na których znajdują się te obiekty. I po zdigitalizowaniu dokumentacji, która do nas trafia, obiekty są pozyskiwane do baz danych w oprogramowaniu typu GIS. Tak jak tutaj widzimy centrum Warszawy, oczywiście dokładamy wszelkich starań, żeby te obiekty zostały jak najbardziej dokładnie zdigitalizowane, ale tak jak wspomniałem, czasami decyzje są, szczególnie te starsze, zbyt ogólne opisy i nawet wojewódzcy konserwatorzy, którzy wydawali te decyzje i tak jakby oni za to prawnie odpowiadają, też mają problemy z określeniem. Do pozyskiwania danych wykorzystujemy różnego rodzaju dane referencyjne, takie przestrzenne, tak jak tu widzimy, ortofotomapy, działki ewidencyjne, a także oprócz danych tak jakby z zasobów zewnętrznych wykorzystujemy również dane z archiwów Narodowego Instytutu Dziedzictwa, które już są zdigitalizowane. Na przykład tutaj widzimy położenie, nie wiem, czy dobrze jest widoczne, czerwone zasięgi to są zasięgi stanowisk archeologicznych na tle mapy AZP, czyli archeologicznego zdjęcia Polski. Tak jak widzimy, w niektórych miejscach te zasięgi się pokrywają, natomiast w innych jest rozbieżność i kwestia określenia, czy to jest, po której stronie jest wina, czy w AZP jest błąd, czy w rejestrze po prostu zostały źle określone te granice. No i wszystkie obiekty w bazie są opisywane atrybutami. Mamy, tak jak mówiłem, mamy wypracowany model, który się sprawdził. Są dane lokalizacyjne i każdy obiekt, tu na ostatnim slajdzie widać z rzuciem, i ma referencję do dokumentacji, czyli mamy tak jakby do obiektu i obiekt jest zawsze połączony z decyzją z decyzjami, bo może być ich kilka, o zmianach na przykład, bo niektóre obiekty cały czas żyją, są dopisywane, skreślane, są modyfikacje, więc w bardzo szybki sposób możemy znaleźć decyzję administracyjną, która dany obiekt powołuje lub modyfikuje. Jaki jest obecny stan bazy? W naszej bazie obecnie mamy ponad 7773 obiekty rejestru zabytków archeologicznych. Tutaj mamy na tle powiatów. Można sobie prześledzić, jak to się rozkłada w Polsce. Oczywiście kolor ciemniejszy to jest większa gęstość tych zabytków. Tutaj na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. No i prawie 90 tysięcy obiektów nieruchomych. Jest to dużo większy zbiór. I tutaj
są tak jakby wszystkie obiekty, to, bo my tak jakby w nasza baza przechowuje pełną historię rejestru, czyli nie są tutaj tylko obiekty, które istnieją w obecnej chwili w rejestrze zabytków, ale również obiekty, które kiedyś w tym rejestrze były i zostały wykreślone albo no po prostu na przykład z powodu utraty wartości zabytkowych lub zniszczenia. I teraz tak, przechodzimy do portalu mapowego, ponieważ ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej tak jakby nakazywała tym podmiotom, które prowadzą właśnie rejestry, żeby stworzyć cyfrowe bazy danych, ale żeby te bazy danych nie były tylko przechowywane przez, tak jakby wewnętrznie były dostępne tylko dla wąskiego grona specjalistów, tylko głównym założeniem było to, żeby te dane udostępnić dla obywateli, tak, na zewnątrz. I tak jakby podstawowym środkiem prezentacji danych geoprzestrzennych jest geoportal, który jest, tak jak tutaj widzimy definicję, jest centralnym punktem dostępowym do zbiorów i usług danych przestrzennych, obejmujących informacje o zabytkach nieruchomych. No i my byliśmy zobligowani, oczywiście uruchomiliśmy ten geoportal. W tym geoportalu oczywiście nie publikujemy wszystkich danych i wszystkich informacji o obiektach. Są to dane w jakiś tam sposób okrojone, na przykład nie publikujemy informacji o tych obiektach skreślonych, tak, ponieważ one tak jakby dla zwykłego użytkownika, który chce sprawdzić, czy w jego okolicy są jakieś zabytki, jest to nieistotna treść. Portal jest dostępny pod adresem mapyzabytek.gov.pl. I tutaj widzimy zrzut z naszego geoportalu. Tutaj w legendzie po prawej stronie widzimy, jakie są ilości tych zabytków, więc w przypadku zabytków archeologicznych to jest tam niewielki odsetek, danych nie publikujemy, natomiast w przypadku zabytków nieruchomych no to jest, publikujemy 76 tysięcy ponad, tak, a w bazie mamy 89 tysięcy. No i czym charakteryzuje się nasz zabytek? Tak jak widzą tu Państwo, ikony, tak, pod każdym województwem. Stworzyliśmy wraz z Politechniką Warszawską taki unikalny w skali kraju, może też w skali świata, system prezentacji, który nazwaliśmy macierzą kartograficzną. To jest system, jak może Państwo kojarzą, on działa na podobnej zasadzie jak w Google czy w różnych rozwiązaniach internetowych map, tak zwanych pinpointów, tak, że są punkciki, jak się przybliżamy, to te punkty się rozjeżdżają i zgodnie z lokalizacją. Natomiast my nie chcieliśmy brać takiego standardowego rozwiązania, które no w przypadku zabytków znaliśmy, że nie jest do końca czytelne. Chcieliśmy, tak jakby podzieliliśmy zabytki na kategorie i każdej kategorii przypisaliśmy oddzielną ikonę. Te ikony zostały zaprojektowane na podstawie rozwiązań, które były w mapach takich papierowych, były wdrożone i to jest, mogę zaraz Państwu powiedzieć, między innymi wzorowane były na Atlasie Zabytków Architektonicznych Polski z 1967 roku Miłobędzkiego i Łozińskiego. No i ta mapa działa tak na zasadzie, te punkty się rozbijają, tak jak tutaj widzimy, na zasadzie tych rozwiązań internetowych, tych pinpointów. Czym bardziej się przybliżamy, tym wtedy te ikony się rozbijają i przy każdej ikonie jest też podana liczność, czyli na przykład, że jeżeli danego typu zabytków, powiedzmy, w miejscowości występuje większa liczba, to zamiast jedynki są kolejne cyfry. Również ta sama macierz kartograficzna jest interaktywna, tak jak tutaj widzimy, mamy miasto Brzeg, jest tak jakby jeden rząd, natomiast po najechaniu myszką na ten obiekt rozwija nam się pełna lista. To zostało zrobione w celu tak jakby zwiększenia czytelności, ponieważ internetowych aplikacjach w odróżnieniu od takich map papierowych, gdzie jest, powiedzmy, mapa ma jedną skalę, tak? I wtedy się dostosowuje wielkość i rozmieszczenie ikon do tej skali, natomiast tutaj ta skala jest dynamiczna. Po prawej stronie widzimy legendę. W legendzie też mamy, są wypisane tak jakby nazwy tych typów zabytków w nawiasie z licznością i tutaj jest tak jakby, widzimy na zrzucie, nie wiem czy jest widoczne, jest zabytki nieruchome 254. To oznacza, że w tym obszarze, który się wyświetla w tym momencie, jest 254 zabytki. Tak? Aplikacja zlicza automatycznie z danego powiększenia liczbę zabytków. Kolejną cechą geoportalu, tak jakby najważniejszą, czyli jest ta prezentacja zasięgów zabytków, tak, żeby osoby, które korzystają, chcą skorzystać z naszego geoportalu, czy ogólnie dowiedzieć się o zabytkach w swojej okolicy, czy nawet
sami, czy dana ich nieruchomość jest zabytkiem, ponieważ wiemy, że dużo osób tak sprawdza, szczególnie na przykład przed zakupem jakiejś nieruchomości, bo mamy do nas, telefonują do nas czasami nawet zgłaszając tam błędy, tak, że dany obiekt jednak nie jest zabytkiem, co się zdarza. Prezentujemy zasięgi tych zabytków oraz podstawowe informacje o tym. To są bardzo zagregowane informacje, głównie to jest nazwa danego obiektu, jakaś chronologia, to jest najczęściej data powstania obiektu lub jakaś data charakterystycznej przebudowy. Ważne informacje to jest informacja o wykazie dokumentów. To jest cenna informacja dla osób, które chcą się czegoś więcej dowiedzieć, ponieważ na podstawie tych informacji mogą bezpośrednio się zgłosić do konserwatora zabytków i poprosić go już o konkretne dokumenty. Dobra, przyspieszam. Tak, tu jest kolejne zrzuty z geoportalu, tu możemy różnego rodzaju kompozycje, bardzo ciekawe. I co chciałem jeszcze powiedzieć, udostępnianie danych. Tak jak powiedziałam, ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej nałożyła na nas, żeby te dane nie były tylko trzymane wewnętrznie, ale również były udostępniane. I udostępniamy tak jakby na dwóch zasadach. Dla podmiotów realizujących zadania publiczne, wtedy to jest zakres danych jest rozszerzony i te dane są tak jakby udostępniane na podstawie wniosków. Natomiast drugie, tak jak bardziej jak dla mnie ważniejsze, i to są te otwarte dane publiczne. Czyli tutaj mamy listę, w jaki sposób te prezentujemy dane. Przez usługi przestrzenne, na portalu dane publiczne prowadzonym przez Ministerstwo Cyfryzacji, na portalu zabytek.pl, o którym zaraz kolega Karol powie, oraz przez dla Wikipedii na przykład udostępnialiśmy dane, albo dla Centrum Cyfrowego, które stworzyło na podstawie tych danych portal Otwarte Zabytki. Dziękuję bardzo i przekazuję dalej. Dzień dobry. Zostało mi chyba 3 minuty 28 sekund na... To będzie jakieś 10 sekund na slajd. Szybciutko zatem. Program, który o którym kolega wspomniał, nałożył na Narodowy Instytut Dziedzictwa rolę jednego z centrów kompetencji. Rola ta, poza oczywiście funkcją prestiżową i paradną, nakłada na Narodowy Instytut Dziedzictwa obowiązek sformułowania i ujednolicenia standardów digitalizacyjnych, jak również prezentacji takich danych. Poza tym nakłada na nas obowiązek usankcjonowania pewnych dobrych praktyk w dziedzinie digitalizacji dziedzictwa kulturowego, co rozumiem przez digitalizację obiektów architektonicznych. Ta prezentacja pokaże, w jaki sposób staramy się stworzyć taki jednolity system i to, co pokazał kolega, czyli geoportal, było jednym z podwalin do stworzenia właśnie portalu zabytek.pl. Dla kogo pracujemy? To znaczy pracujemy na styku odbiorców i użytkowników dokumentacji, czyli gospodarzy obiektów architektonicznych, to są parafie, to są miasta, to są również osoby prywatne, także służb konserwatorskich, projektantów, architektów, dwie minuty, wykonujących dokumentację, urzędów agent państwowych, i to jest ważne, urzędów agent państwowych, które finansują tego rodzaju pracę. Założenia, które przyświecały stworzeniu takiego repozytorium i portalu, to między innymi dobro wspólne, to ładne hasło, ale bardzo istotne i dotyczy pytania, które padło na poprzedniej prezentacji, bo spoczywa na nas obowiązek udostępniania materiałów wytworzonych za publiczne granty. Natomiast publiczne granty są dosyć szeroko dystrybuowane właśnie w dziedzinie digitalizacji architektury. Zaprzestanie powielania to jest również istotny element całości, ponieważ na 150 pism, które wysłaliśmy 2 lata temu do różnych ośrodków konserwatorskich, zdaje się tylko 12 odpowiedziało twierdząco, że posiada dokumentację cyfrową wytworzoną w ramach jakiegoś lokalnego grantu, ponieważ część zdigitalizowanych dokumentacji w ogóle nie dociera do tych urzędów.
By stworzyć spójne repozytorium, potrzebujemy spójnego modelu dokumentacji. Czemu służą właśnie dobre praktyki i wykrystalizowanie schematu oddawania tego typu prac? Repozytorium, które stworzyliśmy i które obok geoportalu było drugim z podwalin portalu zabytek.pl, gromadzi dane z wykonanych inwentaryzacji metodami cyfrowymi, czyli głównie ze skaningu laserowego, jak również z danych fotogrametrycznych. Tak wytworzonych w ramach prac statutowych NIDU, w ramach prac zaprzyjaźnionych instytucji, jak również wytworzone w ramach finansowania WPR Kultura Plus i współczesnego Kultura Cyfrowa programu. Nasz portal ma ambicje integrować wszystkie tego typu dokumentacje. To są przykłady tychże dokumentacji. Pokrótce, nie będę ich rozwijał, to jest ustandardyzowany model danych, który wprowadzamy do repozytorium. Jeśli chodzi o chmury punktów, zdjęcia fotogrametryczne, surowe dane, czyli dane pochodzące z zwiadu fotogrametrycznego czy z prac skaningu, nie są nieobrobione. Opracowania przekazywane do repozytorium wyglądają w ten sposób. Nie będę rozwijał, bo to chyba już tylko 20 sekund. Przejdę szybciutko do portalu. Portal, mieliśmy ambicje, żeby stworzyć portal, który z jednej strony odnosił się do potrzeb profesjonalistów i do nich kierujemy głównie nasze serwowane dane, jak również do osób postronnych czy tylko i wyłącznie zainteresowanych zabytkami amatorów. Portal wygląda następująco. To jest grid z strona home. Pokazuje grid, siatkę obiektów, które znajdują się w repozytorium, które posiadają różnego rodzaju dane, informacje o zabytku, jego datowanie, lokalizację. To będzie tutaj widać. Informacje ogólne, datowanie, stylistykę, jak również tu jest sekcja do pobrania. Tutaj znajdują się PDF-y z dokumentacją wytworzoną w ramach prac, o których powiedziałem na początku, czyli fotogrametryczne, jak również plany architektoniczne, rzuty, przekroje, cięcia itd. Każdy z obiektów jest wyposażony w maksymalnie 4 rodzajów danych. Od lewej Cumulus to jest aplikacja, którą stworzyliśmy wspólnie z zespołem z Politechniki Warszawskiej. Jest to aplikacja internetowa działająca na silniku WebGL, która ma za zadanie wyświetlać chmury punktów w formie prezentacyjnej tutaj na portalu, natomiast również możemy korzystać z wersji pełnej, która służy, zaraz przebiegnę szybciutko do slajdu, który pokazuje interfejs użytkownika, który pozwala wykonywać wiele różnych prac na samej chmurze punktów udostępnionej, czyli właśnie przekroje, cięcia, odrzutowania prostopadłe, z których możemy generować w żądanej skali pliki TIFF lub skompresowane JPG. To wszystko działa na silniku Potree, który pozwala na wyświetlenie 100 milionów punktów w właściwej sobie technologii. To są pokrótce możliwości aplikacji, która jest przez Narodowy Instytut Dziedzictwa opublikowana właśnie na portalu. Szerzej zapraszam na stronę zabytek.pl. Czas chyba się już
skończył. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.